Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. Komisja Gospodarki zajęła się propozycjami zmian do uchwały wniesionymi przez Senat. Do procedowanego projektu uchwały Senat zgłosił 15 poprawek. Zgłoszone poprawki dotyczyły zapewnienia ustawie spójności z ustawą o wyrobach budowlanych, ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych, dostosowaniem przepisów do terminologii używanej w polskim systemie prawnym, zapewnienia spójności terminologicznej. Poprawki Senatu dotyczyły też zgodności ustawy z przepisami prawa unijnego. Część z nich ma charakter poprawy jednoznaczności oraz większej precyzji określeń, a także ustalenia koniecznej zmiany terminu wejścia ustawy w życie. Wszystkie poprawki zostały przyjęte, za wyjątkiem poprawki nr 7. Poprawka nr 7 dotyczy nowego brzmienia artykułu 29 ustęp 1, ale jest zbędnym powtórzeniem regulacji zawartej już w artykule 27 ustęp 1. Bardzo dziękuję, panie pośle.